Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was do województwa dolnośląskiego, by zobaczyć ruiny zamku Nowy Dwór, zwanego wcześniej Ogorzelec. Zapraszam na film. Ruiny położone są w południowo-wschodniej części Gór Wałbrzyskich w Sudetach Środkowych na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich w Wałbrzychu. Zamek został zbudowany na stożkowym i skalistym wzgórzu Zamkowa Góra o wysokości 618 metrów na miejscu pierwotnego grodu, prawdopodobnie na przełomie XII-XIV wieku, za czasów panowania książąt piastowskich z linii Świdnicko-Jaworskiej Bolka I Surowego lub Bolka II Małego. W 1434 roku zamek kupił Herman Czetryc. W rodzinie Czetryc pozostał z krótkimi przerwami do XVII wieku, do czasu porzucenia przez nich zamku. Zamek nie został zdobyty ani w czasie walk o Śląsk za Bolka II, ani podczas wojen husyckich, ani w czasie walk między królem Węgier Maciejem Korwinem a Władysławem Jagiellończykiem. Dopiero wojna 30-letnia w XVII wieku położyła kres jego świetności. Po pożarze w 1581 roku spowodowanym uderzeniem pioruna nie został on odbudowany. Później zamek nie był już wykorzystywany i z czasem popadł w całkowitą ruinę. Zamek wraz z twierdzami Radosno, Grodno i Rogowiec stanowił lokalną linię umocnień granicznych przy południowej granicy z Czechami, a do niego prowadzi szlak koloru żółtego z Wałbrzycha do Jedliny. Dzięki za obejrzenie filmu. Do zobaczenia na szlaku. Cześć, pozdrawiam.